Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, oto moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Cyberpunk. Ja jestem na streamie i jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy rozgrywkę. Moi drodzy, chciałem się z wami podzielić rzeczą, którą sam właściwie do niedawna odkryłem, bo bardzo, bardzo wielu godzinach grania, mianowicie z uwagi na farmienie levelu na mojej postaci wpadłem na wszczep wyrzutni rakiet. I w momencie, kiedy interesowałem się modyfikacjami do tej wyrzutni, napotkałem właśnie kilka modyfikacji pocisków, którymi strzelamy z tej wyrzutni i natrafiłem na pocisk usypiający. To jest koszt rzędu 500, chyba 50 eurobaksów, więc bardzo tania rzecz. Jak widzicie, jest nieśmiercionośny, ale cel trafiony za pomocą tego rodzaju pocisku traci przytomność. Zauważyłem, że tutaj nie ma za bardzo znaczenia, kogo trafimy tym pociskiem, ponieważ działa on na wszystkich. Ogólnie wygląda to w ten sposób, że nie zadaje to żadnych obrażeń, tylko w momencie, w którym po prostu atakujemy przeciwnika tą rakietnicą, to on po prostu usypia. Chciałbym wam to pokazać, zobaczcie. Zobaczcie. My ich nie zabijamy. Oni są tylko uśpieni. I teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz, działa to praktycznie na największych koksów. Wystarczy ich trafić tylko raz i oni padają jak dłudzy i się już nie budzą. I najśmieszniejsze jest to, że teraz w momencie, kiedy do nich sobie podejdziemy i ich dobijemy, to dostajemy za nich podwójne punkty doświadczenia. Z uwagi na to, że zalicza nam tutaj po pierwsze strzał w głowę, po drugie strzał chyba jakiś tam z ukrycia czy z czegoś. No ogólnie w każdym bądź razie dostajemy podwójny exp za nich i mało tego, przeciwnik, który jest uśpiony, wystarczy go tylko raz trafić z najzwyklejszego pistoletu w głowę i on ginie. Więc tak na dobrą sprawę, z jakim kozakiem byśmy tu nie mieli do czynienia, to możemy go po prostu bardzo, bardzo łatwo w ten sposób załatwić. Czyli po prostu go uśpić i dobić. No to jest chyba najprostsza z najprostszych metod. Żeby wam zaprezentować, to ja tutaj wezmę najzwyklejszy z najzwyklejszych pistoletów, jakie tylko mi się uda znaleźć. Na przykład, nie wiem, jakiś taki, nawet chyba ten pistolecik wystarczy. Znajdziemy sobie tutaj grupkę przeciwników. O. I zobaczcie, co się dzieje. Podchodzimy, celujemy, strzelamy. Jeden pada, drugi pada. Ten trzeci pada. I oni teraz wszyscy sobie śpią. Ja mogę ich zlutować, ale mogę ich też podobijać, zobaczcie. Najzwyklejszy pistolet, on tam ma zerowe chyba obrażenia, jak nie minusowe. I normalnie, bez względu na to, ile oni życia nie mieli, to sobie ich jednym strzałem możemy dobić. Także nie musimy tutaj... W ogóle niepotrzebny nam jest żaden hammer, który bije za 100 tysięcy. Wystarczy nam zwykły pierdziawkowaty pistolet. Zwykła wyrzutnia rakiet zmodyfikowana o tą usypiającą strzałkę. I teraz, moi drodzy, po odkryciu tego powiem wam szczerze, że jest to naj-OP metoda na zabijanie i na zdobywanie tak naprawdę też doświadczenia w tej grze, bo zauważcie, że tych trzech kolesi dało mi podwójną ilość doświadczenia, więc tak jakbym zabił 6 kolesi. Jak zabijemy 6 kolesi, to tak jakbyśmy zabili 12. Więc ogólnie jakbyście wykorzystywali tą metodę podczas jakichś tam misji, no to już w ogóle petarda totalna, nie? Ok, widzę, że zadzwoniła do mnie Lizzy Weezy, także moi drodzy, ja się żegnam, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że wam się podobało. To takie moje po prostu informacje o tym, że jest w Cyberpunku narzędzie, które jest tak OP, że jest chyba aż za bardzo przegięte, czyli po prostu rakietnica z usypiającymi strzałkami. Także tyle, pozdrawiam, do usłyszenia, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda, trzymajcie się, hej.